Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię partię, którą rozegrałem w turnieju Bonabanko Chess Festival z zawodnikiem Moniku SG Chess 01, czyli Szymon Gumulasz. Mistrz międzynarodowy, bardzo silny zawodnik, pokaźny ranking 2515. Zawodnik, który był brązowym medalistą Mistrzostw Świata do lat 18, również jest o krok od tytułu arcymistrza. Już myślę, że na arcymistrza siła gry jego istnieje, gra bardzo dobrze w szachy. Tutaj graliśmy tempem 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Ja z Szymonem miałem przyjemność zagrać kiedyś partię klasyczną. No tu się muszę pochwalić, udało mi się zwyciężyć. To było bodajże 3 lata temu, 2 lata, 3 lata temu chyba, już nie pamiętam dokładnie w każdym razie jeszcze była szansa, aczkolwiek już miał wysoki ranking. Dobrze, przejdźmy moi drodzy do rzeczy. Zagrałem d4. Tym posunięciem rozpocząłem oczywiście partię. No i mój przeciwnik już mnie zaskoczył w pierwszym ruchu. Mianowicie a6. Ha, ha. No dobra. Dwie takie tutaj powiedzmy rozkminy. Albo przeciwnik mnie lekceważy, Albo w grze internetowej próbuję zejść z teorii i grać na siłę gry. Gdzie jego siła gry jest oczywiście ode mnie zdecydowanie większa, ale mi to pasuje. No i oczywiście C4 mogłem zagrać. I tutaj taka obrona polska. Nie wiem nawet, czy taki ruch by istniał. Pewnie w internecie wszystko istnieje, ale zagrałem po prostu E4. Myślę sobie tak, jak on gra pionkiem takim bandowym, to ja sobie ustawię piony w centrum i gram po prostu w szachy. E6 ze strony przeciwnika i jaki debiut nam mamy na szachownicy, moi drodzy? Obrona francuska. Obrona francuska, zaraz będzie ruch D5. No ale ja zagrałem C4. Taka francuska trochę dziwna, można powiedzieć, z jednej strony. Myślę sobie, dobra, teraz ustawiam trzy pionki w centrum, B5 już nie jest groźne, po prostu zbijam piona i tyle. Ale on gra D5. No właśnie, bardzo y, fajna decyzja. Ten pionek od razu atakuje tutaj centrum z jednej i z drugiej strony, no i coś trzeba zagrać. Oczywiście mogłem tutaj na przykład wszystko do końca powybijać i grać po prostu na rozwój figur, no ale postanowiłem nieco kombinować, jak to w moim stylu, skoczek C3. Takiego ruchu się nie boję, bo po prostu odbijam, raczej odbijają tutaj czarne na E4, tak też poszło i goniec B4 I okazuje się, że nie mam zasłony gońcem, bo tutaj jest strzał na D4, a jak wybijam gońca, to jest bicie z szachem na E4. Dlatego też zasłoniłem się skoczkiem na C3. Pozycja jest po prostu równa, z czego czarne powinny być już bardzo zadowolone. Skoczek na C, przepraszam, C5 oczywiście nastąpiło i skoczek F3. Skoczek F6, F3. wyprowadzamy sobie figury. No, pozycja czarnych jest przyjemniejsza, mówiąc krótko. W pewnym momencie, jak tutaj zbiło mi skoczka, no to zepsuje mi strukturę pionów. To w zasadzie można praktycznie już zrobić, chociaż jeszcze można wyczekać. Ja zagrałem gońcem na E3. Z prostym planem chcę podważyć tutaj piona. Myślę sobie, złączę tutaj Hetmana z wieżą. Niech się dzieje, wola nieba. Powiem tak, no tutaj postanowiłem po prostu zagrać szybko na rozwój. Pionek wybił, wybił skoczek oczywiście na D4 i przeciwnik zrobił roszadę. Lecz w tym momencie jednak to jest dobry moment na wybicie skoczka. I zagranie Hetman C7 by spowodowało, że pozycja czarnych jest po prostu przyjemniejsza z tego względu, że. No, można próbować potem kończyć rozwój, zagrać skoczek na D7 na C5, ładnie mnie przyblokować. Można też skoczek C6, skoczek A5 próbować atakować pionka na C4. Bardzo prosta gra ze strony czarnych, no i przewaga struktury pionów. Przede wszystkim zobaczcie, że tutaj jest, są cztery piony na trzy piony na skrzydle królewskim, no a te piony są poszarpane. Jedyny plus mój to jest para gońców. Jeżeli uda mi się to wykorzystać, no to będę miał jakąś tam rekompensatę za te piony. Tak nie poszło, tak nie Poszło. E, przeciwnik zrobił roszadę, i ja zdążyłem zagrać Hetmanem na B3, gdzie bronię po prostu skoczka, ale Hetman skoczył na A5, od razu mnie tutaj męczy. No już mówię, trudno. E, nie będę tutaj bronił, grając na przykład wieżą, tylko gram po prostu gońcem. Chcę zrobić szybko roszadę. Niech mi bije na C3. OK. Ale przeciwnik zagrał E5. I zauważcie, no, takie dobre posunięcie w zasadzie z jednej strony, bo mi skoczka z centrum wyrzuca i ten skoczek wędruje na C2. To. Pole dla skoczka czasami bywa całkiem sensowne i e, tuzinkowe, można powiedzieć. Wybicie nastąpiło. No i czy Hetmanem bić, czy pionem? No właśnie, zdecydowałem się oczywiście, że bicie pionkiem, bo nie mogę oddać Hetmanów. Mam parę gońców, chcę to wykorzystać. E, I moi drodzy, tutaj grozi taki ruch goniec na B6. Zobaczcie, grozi wzięcie Hetmana. I myślę sobie, czy przeciwnik to dostrzeże. Otóż zagrał gońcem na F5. Ja nie wiem, czy on widział ten ruch, moi drodzy. Na, w tym momencie na zegarze ja mam em, 2 minuty 2, 23 sekundy, przeciwnik 2 minuty 30 sekund. Zagrałem na B6 e, i mój przeciwnik. Musi zbić oczywiście skoczka. Tutaj zajęło mu to kilkanaście sekund. Aczkolwiek to był jedyny ruch, oczywiście, bo grozi wzięcie hetmana. Więc to taki fajny zabieg kosmetyczny. Okazuje się, że ten ruch może był niedostrzeżony przez mojego przeciwnika, gdyż ja po prostu wymieniam hetmany w sposób ciekawy, łącząc pionki. I to było e, kwintesencją tego zagrania: goniec na B6, tak naprawdę. No i teraz podsumujmy szybciutko pozycję. Para gońców na parę skoczków. Kto ma lepiej? Chyba e, odpowiedź jest oczywista. Przewaga po stronie białych e, w tym momencie, lecz no pff, gra jeszcze tutaj się toczy. Oczywiście wszystko jest możliwe. E, skoczek na C6. Oczywiście ta przewaga nie jest jakaś ogromna, ale plus jeden po stronie białych jest. Goniec na B6. Ja wiedziałem, że tu mam lepiej. E, kwestia tylko była taka, żeby Spokojnie ustabilizować sytuację, nie dać sobie wejść skoczkami gdzieś tam do obozu przeciwnika, znaczy do mojego obozu, żeby e, gdzieś tam mnie ugryzł jakiś skoczek oczywiście. E, I po tym e, gońcu na B6 skoczek zagrał na E4. No i moi drodzy, noblice e, rządzą się swoimi prawami. E, ja tutaj po prostu zagrałem wieżą na C1. Widzę tak piona, bronię po prostu piona, a okazuje się, że wcale tego pionka bronić nie trzeba. I teraz zadanie dla Was, jak można zagrać ładnie z tempem? No, może to będzie dosyć proste e, w tym momencie, jak już powiedziałem, ale goniec mógł zagrać na F3 i okazuje się, że skoczek nie może zbić pionka. Dlaczego? Otóż jest król D2. Gdzie ten skoczek ma uciekać? To jest pytanie. Tu nie może, tu nie może, tu nie może, nigdzie nie może, moi drodzy, uciec wszędzie będzie zbity. Ale jest wtrącenie E4 i okazuje no, trzeba było to zobaczyć oczywiście z daleka. Goniec G4, jedyny ruch, żeby nie wymienić tego gońca za skoczka. I po skoczek E5, goniec H3. Goniec jest bezpieczny i... Skoczek na pewno zostanie za chwilę skonsumowany. No tak mogłoby być, zyskałbym tempo. Niestety zagrałem tutaj, co nie wypuszcza oczywiście przewagi. Gra się toczy dalej. A5, takie końśliwe posunięcie nieco. Wiadomo, że ten pionek chce tutaj iść troszeczkę i rozbić mi te skrzydło. Ja zagrałem teraz gońcem na F3, skoczek zagrał na F6. No rzecz jasna tutaj taki ruch na przykład F5. No, nieco chyba zły, bo po prostu wybijam i te piony, prędzej czy później zostaną zjedzone. Król zagra po prostu na e2, wieża wejdzie, później spróbujemy się wyżej królem przedostać i te pionki zjadać. No tak raczej grać nie można, dlatego skoczek wrócił na F6, roszadę zrobiłem. No można by powiedzieć, że po co robić roszadę w końcówce, ale ten goniec musi mieć jakąś swobodę gry. Tutaj poszło na A4. Chodzi mi o to, że jak będzie E4, to żeby król nie zasłaniał gońca na E2. To już takie moje skróty myślowe tutaj, moi drodzy. B4, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. B4 i zostało właśnie zagrane A4. Ja spokojnie gońcem sobie tutaj na E2 zagrałem. Komputer ocenia jako równą pozycję. No, mi jakoś ciężko w to uwierzyć, bo może widzi jakiś konkret, czego ja nie widzę tak naprawdę. Wieża z F na C8 pokazuje i tak mój przeciwnik zagrał w ogóle. Tak, mój przeciwnik zagrał, moi drodzy. Chociaż ten komputer, ten, ten silnik tutaj na Czeskomie, nie wiem, czy on jest do końca aż taki bardzo dokładny. goniec zagrał na E3. Postanowiłem gońcem uciec, stoję sobie stabilnie, bronię pionka, czasami mam ruch C5. W pewnym momencie te pionki mogą być taką wielką siłą, tutaj napędową na tym skrzydle, tylko trzeba się zająć pionem A4. E... Moi drodzy, e... powierza... Przepraszam najmocniej, goniec nie zagrał. Goniec nie zagrał na E3. Ja już się pomyliłem, e... tutaj nie zagrałem. To też byłoby dobre. zagram F4. Przepraszam najmocniej, mój błąd e... tutaj w zapiskach. F4. Już tłumaczę, dlaczego taki ruch zagrałem. Nie chciałem wpuścić skoczka na E5. E... Ten skoczek tutaj, no mógł próbować po prostu atakować piona. No tak sobie właśnie tutaj też w ten sposób myślałem, no i poszło. A jakby było bicie w przelocie, to bym odbił i stoję świetnie kontrolując te diagonale. Tak nie poszło oczywiście. Po f4 mój przeciwnik zagrał a3. Ja byłem z tej, z tej pozycji bardzo zadowolony już, gdyż ten król jeszcze ma fajną opcję na e3. Tutaj oczywiście G4 jest pilnowane. No, skoczki są po prostu lekko skrępo, skrępowane. Wieża A1. No, chciałem się zająć tym pionem. Zostało zagrane H5, żeby skoczek tu wskoczył. I okazuje się, że moje H3 jest po prostu zbędnym ruchem, moi drodzy. Ale to mówię, to jest Blitz. Ja tutaj miałem minutę 42 sekundy, przeciwnik 47 sekund, więc już przewaga po mojej stronie, jeśli chodzi o czas. No ale. Właśnie mogłem po prostu zagrać wieżą na A2, skoczek G4 nic kompletnie nie daje, bo po prostu jest ruch wieża A1 i konsumuje piona. A po jakimś zagraniu wieża A6 jest fajny strzał z obroną i z atakiem na wieżę. Wygląda to według mnie rewelacyjnie dla białych i tak by było. No, no właśnie, uczymy się całe życie. Przypominam, że to. Przypominam sobie oczywiście, że to jest Blitz, więc błędy są tutaj. Na porządku dziennym. H3 Skoczek na E7. Ten Skoczek prawdopodobnie chce iść na F5 i zaszkodzić mi tutaj przez E3. A E3 nie może w zasadzie być zagrane. Ale manewry takie tutaj z tej strony istnieją. Skoczki w zasadzie tutaj i tak mają ciężko. Ale zagrałem G4, żeby. Jeszcze mimo wszystko ograniczyć ten ruch F5. Myślę, skoczek w stanie F5 będzie stał dobrze. No to go próbuję tutaj ograniczyć. Dobrze. Tutaj wymiana nastąpiła A2 zostało zagrane. Wieża z F na C1, z takim planem, żeby tutaj wybić pionka. Wieża A3. no Wieża oczywiście podważa piona C3, wieża C2, bronimy, atakujemy i wieża druga, tutaj maksymalnie bronią, bronią wieża 2, pionka A2. Król zagrywa na F2, myślę, no dobra! Mam już tutaj ustabilizowaną, ustabilizowaną sytuację przeciwnika. E, Męczę z tym pionem, on musi bronić i podchodzę królem. Plan potem będzie na pewno jakiś taki, że go nie c4 musi stanąć. W każdym razie król zawsze bliżej w końcówce będzie stał lepiej. Skoczek d7. No i mój przeciwnik ma teraz 16 sekund, ja mam półtorej minuty, więc ha, jest dobrze. Goniec zagrał na E3, F5 nastąpiło. No i ten ruch, moi drodzy, do najlepszych nie należy z tego względu, że po prostu gram sobie C5 i okazuje się, że grożę takim zagraniem na C4 z szachem i tutaj wybicie na A2 jedną lub drugą wieżą, w zależności od koncepcji sytuacji, grozi. Król zagrał na F7, dałem tego szacha oczywiście, król G6 i moi drodzy, Dumny jestem ze swoich tutaj tych posunięć mimo wszystko, chociaż one nie są już takie bardzo trudne, no bo nie muszę się śpieszyć z biciem piona, tylko zagrać g5. Zauważcie, te skoczki już kompletnie nie mają żadnej tutaj opcji na aktywną grę. I to było dla mnie priorytetem w tym momencie. Skoczek b8, oczywiście przerzuca się, próbuje coś z tej strony zrobić. Zobaczcie, jak te piony pięknie się złączyły i blokują te skoczki tak naprawdę. No i w tym momencie zbiłem tutaj pionka, moi drodzy. Lecz można było zagrać ciekawie na pułapeczki, można by było stosować tutaj pułapeczki, mianowicie wieża D2. No i jak tutaj czarne by się rozpędziły, ale to trzeba widzieć. No, w licu wiadomo jak jest. E, po tym ruchu jest szach i po król H5, e, wieża H1, król G4 i daje pięknego mata. No, mat by był e, zacny, trzeba przyznać. Lecz no ja tego oczywiście nie widziałem, nie rozpatrywałem tutaj. E, po prostu chciałem zagrać dosyć szybko Przeciwnik grał już na sekundach, na trzech sekundach Za każdy ruch dostawał dwie sekundy No ale musiał podejmować decyzję bardzo, bardzo szybko Po tym posunięciu zostało zagrane Skoczek C6 I koniec na C1 próbuję Wymuszam, ja to już widziałem, wymusiłem po prostu bicie Tak też nastąpiło Oczywiście wieża nie może wymienić Bo już będzie totalna klęska, już mam pionka więcej A tu są 3 pionki na jeden Więc teoretycznie dwa piony więcej można powiedzieć Gdyż ten pionek mi krzywdy już nie robi Król zagrał na G2, żeby nie Pro, nie wpuścić wieży przede wszystkim, wieża H4 gdzieś tam wieża próbuje, ja sobie ustabilizowałem tutaj gońca wieża dała szacha, król F2 wieża zagrała z powrotem, znowu zagrałem w tą samą stronę, oczywiście remisu nie chcę to tylko powtórzenie na chwilę aby zagrać król na H3 ta wieża nie ma za bardzo gry prawda, jest wszędzie poblokowana Król zagrał na H7. No i ja mam tutaj bardzo dużo e, dobrych ruchów na grę. Ja mogę sobie i zagrać B5 i próbować tymi pionami iść do góry. Mogę wieża A8 e, sobie trzmychnąć e, i tam próbować coś zrobić po tej stronie w obozie przeciwnika. Ale zagrałem wieża G2. E, no cóż, e, silny zawodnik jednak wywiera presję, nawet w takiej słabej pozycji. No ale ta pozycja jest. Końcówka jest wygrana, moi drodzy. Król zagrał na G6. Ja królem na G3. Po prostu mój oponent musi robić jakieś ruchy, ja sobie ruchy robię takie spokojne, wyczekujące, niegroźne. Król H5 i okazuje się, że po tym szachu no skoczek jak zagra, to ten skoczek będzie wiecznie przywiązany do pola G6 zostało zagrane G6, no i zagrałem goniec na E6 po czym przeciwnik się poddał, lecz ja dopiero po goniec E6 dostrzegłem motyw, który nie ucieka, oczywiście można było zagrać koniec na przykład na B3, i w następnym ruchu jest nieunikniony mat na króla. Ten król tutaj się zakleszczył nieźle w pułapkę, no i pozycja i tak, i tak wygrana była. W każdym razie bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać te partie. To na pewno skalp fajny. I no, życzę Szymonowi powodzenia Oczywiście Szymon jest jak najbardziej lepszym zawodnikiem ode mnie Ale będzie mi miło zawsze zagrać z nim partię Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się zdrowo, cześć